Witamy w pierwszym odcinku. Tak, będzie wyjebnie. Brudnej elegancji. Zaczniemy z numerury, wiesz. Jedziemy. No, zaczniemy rozmawiać na jakiś temat? Tak. No. Sesji tak od razu. Przydałoby się, żeby... Jebnięcie inteligencji będzie. Musimy czas... Co sądzicie o szklapi, Ben? Co mamy sądzić? Jakbyśmy wiedzieli, co to jest, co moglibyśmy sądzić w tej grze. Żeby była taka recenzja gier i byśmy wyszli na tych fajerów. No. Że ogram gry wszyscy, kurwa, fajnie. A nie gramy. Nie, ja nie gram. Pierwszy to ten. Ale to się złapie w internecie, moim zdaniem, bo od razu widownię taką złapiemy, wiesz. Głównie napędzając cenioną. Czego psy mają pchły? Takie pytanie zadali? Nie są mają palac, jak muszą czytać te komentarze wszystkie. I czytają 90% takich. Ciężka haruba jest na YouTubie. Ciężka. Bardzo się kurwa na mnie. Nie, jest żeby nie było mi. Nie wyglądał, nie wiem. Chłopiec coś idło? No, powiedziałem, że nie, i potem przecież miałem do tego żartu. Dobrze, kiedy się do nogą. Bawiłem się po tym żartem, przepraszam. Czy widzisz, że już pod target idziesz? Też, na wykop. Pierwsze pytanie, wprowadzające do całego tego. Czy warto nas o coś pytać? Jak byście mogli scharakteryzować, czy jesteście ciekawymi ludźmi, o których warto coś spytać? Nie wiem, bo... Czy umiecie powiedzieć na temat ciekawy jakiś? Jeśli ktoś spyta się nas na jakiś temat, to czemu mówicie o tym, bo ciekawy? Ja nie kurwa się śmiać, no. Wszystkie dupy jego. Nie jak twarzy nie widać, że ma szansę. Dobra. Się. Będzie widać. Tą tabletka wie, gdzie ma działać. A to ciekawe jest. Nie, to nie jest. Nie, ciekawe, nie wiem. To nauka, to nie jest. To jest nauka. To wszystko wiem. No. Jak bo to się na kwaju śmiali, że syropek jest mądry i wiesz, że to płuc ma trafiać zamiast do żołnierza. Zalewać kurwa płuca się człowiek dusi. Przecież w tych reklamach jest, że pijesz syrop i wiesz, zalewa wszystkie kanały. Płuca. I ludzie w to wierzą? Jak to oglądają? Wierzą, bo to prawda jest. Topi człowiek na matkę, no. Topi się. Kupujcie syropów na kaszę. Jakim trzeba być w gimnazjum, żeby być ogarniętym? Gimnazjum? Trzeba nie być tak metalem. Ty jesteś ogarnięty. No, przecież wszyscy uważają, że metale to... Dla grupy metali masz ogarnięty, ale dla grupy ludzi i cool kidsów to jesteś zem. Taki metal. To nie wiem, w takim razie. Co szybko się by metal. Z grupy metal. Czy warto być cyganem? Cygan nie musi chodzić do pracy, dostaje hajs od państwa. I który cygan? I właśnie, to nie ma chyba nie. Wszyscy oni dostają. Dostają pieniądze? Pracują wszyscy cyganie. Hmm? Nie pracują cyganie? Ale co im kurwa pieniądze daje? Cyganom? Państwo! Za co kurwa? Co, jakby cygan ci przed urząd, to byś mu dał pieniądze jakieś? Ja nie. No właśnie. Ale państwo mu daje i żeby tego było mało. To jak cyganka, na przykład ja jechałem tramwajem i każdy tam cyganka, która rozmawia przez telefon i mówi, no ale ja mam małe dziecko, nie wyrzuci chyba pani małego dziecka na ten, który pokój, a eksmisję już dostała, bo nie płaciła czynszu pewnie. To kto w ogóle cyganom załóżmy? Nie, jakby tak pomyśleć od podstaw. O tym płaceniu cyganom i takim różnym. To nie, moim zdaniem ale nie to ma sens? Nie ma to sensu, dlaczego tak, się kurwa, że... Nie ma kurwa, ludzie... oni nic nie wnoszą i nikt chyba nie wie, że... Znaczy nikt nie mówi, że jest dobre. A pomysł płacenia ludziom, którzy kurwa nic nie wnoszą, ale co to jest pomysł? Jeszcze cyganom, no masakra, nie rozumiem komuś innego. I cały świat im płaci. We Francji płacą muzułmanom. Dlaczego? Płacą i płacą. No, no bo muzułmanie mają obywatelstwo, kurwa, polskie, cyganie nawet nie chodzą do chyba urzędu. No, nie mogą, bo wyjebali. No właśnie. Do, że mój, do cygan... Oni są w Senegalu. Cyganie. A gdzie ich mieliby wysłać? Oni nie mogli. Dlatego ich kurwa utrzymują, bo jakby oni poszli... Nie byłoby ich gdzie wyrzucić, bo nie mają miejsca swojego. A to czemu mamy dla nich płacić pieniądze? No, nie płacimy. Się boją, bo by było źle, jakby musieli wyrzucić, a nie było gdzie. Oj Boże, co ty powiedziałeś, typie? Że się boją, że nie ma gdzie wyrzucić? Tak. Nie ma gdzie wyrzucić, dlatego daję mi jeszcze hajs. No jakiś tam ma to. Może nie sens dla mnie, znaczy na pewno. Dla kogoś. Wyzwania pilne. Dzielimy się, na jak teraz byś wyjechał, kurwa, nie damy rady. Jak teraz byśmy zrobili... W ogóle. Plus. Chwalimy was. 30 tysięcy lajków. Czy warto pomagać biednym? Nie cykam. Do wyjazdu już tylko 3 tygodnie. No. Do której czym będziemy jechać wracać? Czy bierzemy ze sobą jakiś sprzęt? Tak, no to pani do marzenia, no nie? No i rzędzę.
Katerin. Ja się obiłem, tam będziemy ciężko pracować. Kurwa, grać w StarCrafta i... analizować, jak dają nowe taktyki, wiesz, świeżo, co wyszły. Dzisiaj potem, razem z innymi działami w akademiku i wracamy. Wiesz, ćwiczymy sobie APM. Ciężko będę jakiś turniej i tam. Oglądałem film. Jak jest? Spirit the Way. Nawet anime chińskie miało wysoką ocenę Silent Oscara. Oscar z anime? No nie. Dostali Oscara, takiego normalnego Oscara. Oscar. Fajkę? Mhm. Najlepsze anime w 90 roku. Pa. Tanie zgłasi. Czyli ty nigdy nie byłeś. Czy na studiach jest się po to, żeby się uczyć? Waszym zdaniem. Kurde, moim zdaniem tak, ale zachowaniem to nie chuj. Może co, poszli na studia, żeby się kurwa uczyć, a nie? Całe inne, wszystkie powody. Czyli w sumie 98%. Czy to się opłaca? Komu? Im? Im. Bo nie tak. Jak dałem bibliografii, 4 książki, każda 400 stron do jednego przedmiotu, przedmiotu mam 10. I jak tu wiesz, oni przyszliby się nauczyć, na się tego się nauczyłem, przynajmniej wszystko. Co my robimy? Zaczynamy tylko pracowanie na koniec roku, pod koniec semestru, cały rok, kurwa, nie kminimy w ogóle tych rzeczy. No. Gdzie w ostatniego dnia, w ostatnie dni zaczniemy kminić, że to jest fajne, że nie jest trudne. Masakra. Nie mam na komputerze spełnić. Żeby jeszcze granie, a zamiast siedzieć w internecie, głupim jakieś takie rzeczy robił, kompletnie nieproduktywne. Bo jeszcze granie to uważam za czynność taką aktywną. To tak samo, jak wolę. StarCrafta, to czasami wolę sobie włączyć jakiś filmik czy coś i... Ale wolę sobie będzie StarCrafta, nie wypowiedź. No masakra, kiedyś to weź. Nie pomyślenie nawet.